Aha, kącik polityczny. Zobacz to. Dymy. Godzina temu wstawione. 2 godziny, niech będzie. Najmocniejsze przemówienia polityków Sejmu. Już nie tylko Hołownia. No way. Kącik polityczny. Zapraszam na pieprzenie twojego starego już za miesiąc przy stole. Dzisiaj masz jakby trailer. Zapraszam. Było naprawdę gorąco. Huch. Dzięki Igbenkanu za 20 lat. Witam. Ty mi emotki chyba nie działają. Nie działa. Ale mi niektóre emotki nie działają. O, już działają, dobra. Jakiś kłopot? Absolutnie nie, panie pośle. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, piękne jest to obserwowanie, jak PiS z PSL-em się przerzucają odpowiedzialnością za to, co się dzieje na Oglądamy. granicy i co się dzieje w polskiej gospodarce. Ja przypominam, że 19 maja 2022 roku w Parlamencie Europejskim wszystkie obecne tu partie poza Konfederacją zagłosowały za Proszę cię, dzięki mi otwarciem raz za granic dużo. Unii na ukraińską gospodarkę, na ukraiński transport. Lewica, Platforma, PSL i PiS. Szanowni Państwo, my mamy nadal rząd Mateusza Morawieckiego. Przypominam siedzącym tutaj na tej sali ministrom, wiceministrom, panu premierowi, że nadal pełnicie funkcję. I w tym czasie, kiedy my tu siedzimy i kiedy dzielimy sobie funkcje w komisjach, polscy transportowcy na Dziękuję, granicy to ale kolejny mało. tydzień marzną, głodują, zmagają się z groźbami przemocy fizycznej ze strony Ukraińców. Więc składam wniosek formalny, żeby ministrowie, wiceministrowie przestali się bawić w okupowanie mównicy i wzięli się do roboty, żeby wesprzeć polską branżę transportową. Dziękuję. Śmieszne jest to, że składa go ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, który rządzi od 8 lat i prowadził politykę całkowitej, poza machaniem szabelką, całkowitej uległości wobec Unii Europejskiej. To premier Mateusz Morawiecki jeździł do Unii Europejskiej lobbować, żeby Unia Europejska mogła nakładać na nas podatki. To premier Morawiecki nie złożył. Ty, a słyszałeś, że nowy podatek w Polsce na auta tam, które mają powyżej iluś lat? Tam 15, czy ile mają mieć? Nowy podatek. No, zapraszamy, nowy podatek, wiadomo. Milion podatków. Weta, do czego miał prawo podczas uchwalania Fit for 55. To premier Nie Morawiecki. na gry, Peggy. Nie zgodził się, nie zgłosił się. Podatek od reagowania. Proszę, nie mów nic, nie, zrujnują mnie. Przeciwko zakazu samochodów spalinowych na szczycie klimatycznym. Jesteście hipokrytami i tylko Konfederacja jest w stanie przywrócić Polsce suwerenność. Dziękuję bardzo. Panie Przepraszam. marszałku. I to w takim razie chwilę po pośle Zalewskim, 20 sekund, zgodnie z pana prośbą i dyspozycją. 20 sekund. Panie marszałku, Wysoka Izbo. PiS uczynił z Unii Europejskiej swojego wroga, całkowicie wbrew interesom naszego narodu. Bo suwerenność Polski można wzmacniać i rozwijać dzięki obecności w Unii Europejskiej. I to nie jest przypadek, panie i panowie, i to nie jest przypadek, panie i panowie, że dzisiaj tysiące Ukraińców ginie po to, aby mieć możliwość członkostwa w Unii Europejskiej. Czegoś, z czego wy uczyniliście przedmiot nienawiści w polskiej polityce. Czy jest w ogóle szansa, że Ukraina, jak się skończy kiedyś wojna, będzie w Unii? Przecież i tak jej nie przyjmą. Tam jest za dużo problemów. W 2099? To jak Spider-Man akurat będzie ten, to akurat wtedy Ukrainę przyjmą. Unia Europejska jest także symbolem waszej nieudolności, bo żadnego ważnego polskiego interesu Proszę nie już wyjść. potrafiliście w niej rozwiązać. Natomiast ta uchwała, ten projekt, ale co ważniejsze, ta propozycja Komisji Konstytucyjnej, która będzie głosowana w Parlamencie Europejskim jutro, jest bardzo daleko idąca i bardzo ważna. I bardzo ważna. W tej sali Co to są tak pika? jej zwolennicy i To u mnie? przeciwnicy. I muszę powiedzieć, że dzisiaj to, co Noe, proponujecie, możesz wysłać aby screena. z poważnej dyskusji
na temat polskiego stanowiska wobec propozycji Komisji Konstytucyjnej i być może Parlamentu Europejskiego. Czynicie chucpę, dlatego że zapomnieli... Otwiera się zapadnie, jak się kończy czas, postaw na milion w Sejmie. Jak wyglądać powinna normalna procedura w tej Izbie? Otóż od rozpatrzenia takich uchwał jest Komisja Europejska. To w niej powinniśmy i mam nadzieję, że będziemy szybko tę kwestię omawiać. I dopiero... Nie, on tak gada naokoło, że już zapomniałem, jaką kwestię mamy omawiać. Powie mi ktoś, o czym on teraz mówi? Bo już on tak gada o tych... Ja nie wiem już, o czym on mówi. Chłop tak naokoło powiedział 4 razy, że się pogubiłem. Wówczas może ona pogruntować... No o Unii to wiem, ale o czym? ...tej dyskusji z wysłuchaniem także ekspertów różnych stron, także strony społecznej, także przedstawicieli różnych instytucji, które w tej sprawie mają wiele do powiedzenia, dopiero wtedy powinniśmy tę kwestię... On gada o owocowych czwartkach dla posłów? Nie, no chyba nie. ...obradować w panie Sejmie. Także wnoszę, panie marszałku, wnoszę o... głos przeciwny wobec tej propozycji i wnoszę o przejście, o zmianę sposobu prowadzenia obrad w taki sposób, aby już przejść do głosowania. Dziękuję, panie marszałku. Przyjąłem sugestię pana posła. Pan poseł Michał Wójcik. Rozumiem, że odwołuje się pan tutaj do zakresu kompetencji. Przeczytałem przed chwilą rozporządzenie pana premiera Morawieckiego wyznaczające pana zakres kompetencji. Jest w nich między innymi obrona praw obywatelskich oraz ochrona tożsamości europejskiej. Ty, on ma iPhone'a, czy co to za telefon? Jak rozumiem, w tej kwestii chciał się pan wypowiedzieć. iPhone 15. Natomiast jeżeli mogę mieć tylko uprzejmą prośbę do pana ministra, czy zechciałby pan ograniczyć czas swojej wypowiedzi do czasu, który w tym dniu przewidzieliśmy dla przedstawicieli klubów parlamentarnych? Będę bardzo zobowiązany za zastosowanie się do mojej prośby. 15 minut będę przemawiał. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, panie marszałku, proszę o 3. Jeżeli mogę prosić, ja jestem tylko skromnym marszałkiem, pan członkiem Rady Ministrów. Panie marszałku, szanowni państwo, my rozmawiamy o suwerenności, a suwerenność to jest dusza narodu. To jest esencja. My nie rozmawiamy o czymkolwiek. To nie jest jakaś tam sobie uchwała. To jest uchwała, która dotyczy, szanowni państwo, naszej pozycji w Unii Europejskiej. Czy my będziemy prowincjonalnym krajem, który nic nie będzie mógł robić, bo 2 ośrodki tak naprawdę władzy są tworzone w Unii Europejskiej, pozbawieni wszelkich kompetencji. Przecież, panie marszałku, powinniśmy natychmiast nad tym usiąść. Tak naprawdę natychmiast usiąść. To jest kluczowa sprawa. Przecież to chodzi o wolność obywateli, o to, jaką pozycję ma mieć nasz kraj, o naszą państwowość. My swoją robotę jako Rada Ministrów dzisiaj już zrobiliśmy, bo przyjęliśmy uchwałę w tej sprawie. Jednoznacznie mówiąc nie. Nie zgadzając się na to, co robi Unia Europejska. To, co ma być jutro głosowane. I powiem więcej, panie marszałku. Jutro o godzinie 12 odbędzie się to głosowanie. Kiedy pan chce nad tym procedować? My musimy mieć stanowisko parlamentu wypracowane wcześniej. I teraz nawiązuję do dzisiaj oczywiście. Panie marszałku. Tu się przyłączam. Cyrk, uchwała i czas na CSA. No. Tu się przyłączam. To nie jest to noga. Do tego, co mówił pan minister Jabłoński. A jeżeli chodzi o pana posła Zalewskiego, my nie rozmawiamy zobaczę o Unii Europejskiej, potem, my o Polsce rozmawiamy. Potem. O Polsce. Wobec tego bardzo bym prosił, żeby procedować natychmiast tą uchwałę, panie marszałku. Jeszcze jedna rzecz. Wracam trochę do pewnego wątku historycznego. Kiedy Polska odzyskała niepodległość po 123 plecaki, latach, Zara. To pomimo wielkich sporów, które dzieliły całą scenę polityczną, szanowni państwo, wszyscy potrafili usiąść do jednego stołu i wypracować kompromis. Wszyscy, i Daszyński, i Dmowski, i Piłsudski, i Paderewski, i Korfanty, wszyscy, i Witos też, oczywiście. A dzisiaj, szanowni państwo, wy to chcecie gdzieś tam odrzucić w bok. Suwerenność to jest kluczowa sprawa. Proszę o natychmiastowe przejście do pochylenia się parlamentu, całej Izby nad tą uchwałą. Panie pośle, panie ministrze, akurat w tej sytuacji bardzo dziękuję za pana głos. Powtórzę raz jeszcze. Komisja do spraw Unii Europejskiej jest organem polskiego parlamentu.
każda minuta, którą spędzamy na tej dyskusji, na tej sali, oddala nas od wystąpienia do tej komisji, przygotowania materiału przez tę komisję, który mógłby posłużyć refleksją tym, którzy jutro w Unii Europejskiej decyzje będą podejmowali. Proszę, głos ma poseł Marek Suski z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze, przypomnę, że podczas posiedzenia konwentu dowiedziałem się, że w Komisji do Spraw Służb Prawo i Sprawiedliwość będzie miało jedno miejsce, choć z parytetu na dobrą sprawę wypadają nam tam trzy miejsca. 2,8. No, czyli w zaokrągleniu trzy miejsca. Ale szanowni państwo, prosiłem też na konwencie, żeby w związku z tym, że jest propozycja jednego miejsca dla nas, żeby zostawić wakat. No ale oczywiście pan marszałek się nie zgodził. Powiedział, że to już jest zamknięta procedura. A teraz się dowiedzieliśmy, że jednak po zamknięciu procedury klub PSL-u złożył szereg zmian do komisji, czyli taka możliwość była. Jak widać, nie było dobrej woli. Chciałem powiedzieć, że Komisja do Spraw Służb... Ile ja mam lat, widzę? O, chłopia. ...niezwykle ważna. I pozbawienie parytetu, zresztą tak jak w innych sprawach, za chwilę będziemy mówili o Trybunale Stanu, gdzie też również w tamtej sprawie państwo nakradniecie po prostu to, co nam się z parytetu należy. To jest polityczne złodziejstwo i wyrażam sprzeciw do wyboru w tym składzie Komisji do Spraw Służb. Ktoś ostatnio mi napisał, że Lies of P będzie DLC z Morawieckim, ale nie wiem, o co mu chodziło. Wytłumaczy ktoś? Dziękuję bardzo, panie marszałku. A panu zwracam uwagę, że pan permanentnie łamie regulamin. Nawet ta uchwała, którą przed chwilą na komisji regulaminowej przyjęliśmy, nie zakazuje posłom, którzy są ministrami, zabierania głosu, a tylko pan sobie chce przydzielić prawo do tego, że przed wystąpieniem będzie pan oceniał, czy minister będzie mówił na temat, czy też nie. To jest po prostu cenzura. W PRL-u była cenzura prewencyjna, teraz wraca PRL. Panie pośle Suski, dyskutuje pan z czymś, co nie istnieje, bo jasno i wyraźnie w uchwale odnoszę się teraz do uchwały Prezydium Sejmu, którą komentował pan poseł Suski. Nikt nigdy w tej Izbie, czego ja jestem dowodem i żywym przykładem, nie zabraniał członkom Rady Ministrów zabierania głosu w trybie odnośnego artykułu regulaminu Sejmu. Kolejny zabierze głos pan poseł Zbigniew Konwiński, a poseł Antoni Macierewicz z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Ciekawe, czas wypowiedzi w tym punkcie 3 minuty. Bardzo proszę, panie pośle. Ty, czas mu już leci? No, panie marszałku, Wysoka Izbo, ten coś pewnie o Rosji. Marszałka Hołowni, by oświadczenia miały 3 minuty, jest zupełnie nową w ciągu ostatnich 30 lat koncepcją. Panie marszałku, pan idzie za daleko, może pan to ograniczy do 30 sekund. A panie może pośle, do, a może nie mam takiego sekund. Zamiaru, ale jeżeli nie zmieści się pan w 3 minutach, to jest po prostu skandal. Z przyjemnością ograniczę panu. Ty, ale któryś już jest dzień i oni jakby nic nie robią, tylko walczą o to, ile mogą gadać. Zamiast coś robić, to tylko o tym gadają w tym Sejmie ostatnio. O co chodzi? Dwie minuty. W sposób, który ma pana usprawiedliwić. A to dlatego, że istota polega na tym, że odrzucił pan wraz ze swoją formacją możliwość przekazania przez polski Sejm jednoznacznego stanowiska w sprawie jutrzejszego działania Unii Europejskiej, która ma pozbawić Polskę niepodległości. I to pan właśnie... Co w dopaty? O co chodzi? Ty, ja coś jestem w temacie. Rozbiory będą kolejne?
Co tu się w dupę dzieje? Ty, jak ja gram w plecaki i nie w temacie. Oraz pana formacja sprawiła, że polski Sejm nie może się przed decyzją Unii Europejskiej publicznie wypowiedzieć. Przeze mnie? Wy się zgadzacie na to, by Polska została pozbawiona niepodległości. To jest zdrada stanu. Dziękuję. O co tu chodzi? Dziękuję, panie pośle. Nie wykorzystał. Ty, on coś ma tego? Z prawdy w tym, co powiedział? Ktoś wie, o co mu chodzi? Nawet tych czasu 3 minut. Bo ja nie wiem, o co chodzi. Ja przypominam artykuł 185 regulaminu Sejmu, który mówi, iż oświadczenia poselskie nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, co zostawia mi pole do interpretacji i stwierdzenia, że dzisiaj będą trwały minut 3. Tak, a co? No ale co? Pośle Kaczyński, tymi słowami zwracałam się z mównicy sejmowej przez ostatnie 4 lata poprzedniej kadencji. Mówiłam tak, żeby podkreślić, że niezgodnie z prawem uzurpował pan sobie władzę, która zgodnie z konstytucją przynależy się prawowitemu tak. marszałkowi Sejmu Panie, no. i Wysokiej Izby. Szanowni państwo, przegraliście wybory. Dzięki, Renamon. Co to jest? Zaraz zobaczę po tym. Więc czas waszego zapłaszczania państwa, okay? Omijania konstytucji dobiega końca. Dlatego nie będę się już tak więcej zwracać z tej mównicy. Panie marszałku, okay. Wysoka Izbo. Tak, regalno. Odsłaniają się mechanizmy działania odchodzącego reżimu. Przestępcy na szczytach władzy, tajne służby niszczące przeciwników politycznych, skorumpowani dziennikarze, państwowe firmy napędzające machinę propagandy i prokuratura chroniąca cały ten ogromny, chory, mafijny Kurde. Układ. Teraz staje się zrozumiałe, pozornie absurdalne zachowanie prezydenta Dudy, które misję tworzenia rządu powierza przegranym. Toną i zrobią wszystko, byle tylko jeszcze trochę utrzymać się na powierzchni. Wiedzą, że zachowywali się podle. Wszystkich do siebie zrazili i nikt im teraz nie poda ręki. Swoje rządy oparli na rozdawnictwie, dezinformacji i kłamstwie. Nie mieli żadnych ideałów. Witam, inżynier. Na zewnątrz, pląsy przed ołtarzem, wstawanie z kolan i gęby pełne frazesów, a w środku po trupach do władzy. Korupcja polityczna, zdrada i grabież państwowej kasy. Mieli obsesję władzy i za nic nie chcieli jej oddać. Po drodze zniszczyli państwo prawa. Czy ona gada? No recenzje. Zlubimy czytać, czyta o PiS-ie. Gospodarkę, armię, edukację i naukę. Zniszczyli prawa kobiet, wywołali inflację i drożyznę. Uderzyli w nasze strategiczne sojusze i bezpieczeństwo. Poszli na wojnę i sprawa kobietom utuczyli przestępców w sutannach. Mścili się na środowisku naturalnym, wycinali lasy i puszcze, zatruwali powietrze i wodę. Walczyli z kulturą, nauką... Ona czyta komentarze na temat PiS-u z TikToka. ...ekologią, postępem, humanizmem i zdrowym rozsądkiem. Jeszcze jedna kadencja i zafundowaliby nam nową berezę kartuską, rządy biskupów i procesy czarownic. Aha, okej. Okay. Za to odpowiedzą. Jak sami zwykli mówić, im się to po Byłoby prostu tak? należy. Dziękuję pani poseł. Nie wygłosi pan poseł Grzegorz Braun z Konfederacji. Bardzo proszę, panie pośle. Szczęść Boże, wysoka, pustoszejąca Izbo. Co tam tak mało ludzi jest? Gadu, gadu, a tam na rubieżach, które niebezpiecznie zbliżyły się w ostatnich wiekach do stolicy Polski, na pograniczu, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, nasi rolnicy, przewoźnicy, transportowcy, kierowcy koczują w obronie swoich, uwaga, to powinno się bardzo podobać lewicy z lewej, w obronie swoich miejsc pracy. A co powinno podobać się lewicy z prawej? Oni koczują, protestują w obronie suwerenności Polski. Bronią przed inwazją, agresją eurokołchozu.
I to powinno wam się podobać, chociaż jedni i drudzy przyczyniliście się do tego, żeby Polskę na przestrzał otworzyć na już nie sugestie, tylko dyktat Brukseli. Otóż Bruksela podyktowała, że znosi się zezwolenia już z Polski na pracę kierowców w trasach wykraczających poza ich państwa. Dogadano. Jest dobito coś tego targu ponad naszymi głowami, no ale działo się to w czasie, kiedy Warszawa, rządzący, rząd Zjednoczonej Urze Prawicy, deklarował się jako chętny, by pełnić rolę, cytuję klasyka, sług narodu ukraińskiego. Otóż słudzy narodu ukraińskiego z jednej strony, a eurofederaści z drugiej strony to właśnie sprawili, że tak jak rolnictwo już latem padało i dusiło się pod ciśnieniem, pod presją, no to słynne techniczne zboże ukraińskie, tak też i dzisiaj ściśle analogicznie polscy transportowcy, przewoźnicy, przedsiębiorcy w tej branży padają i zbankrutują, szanowni państwo, bo jedno auto ciężkie do wożenia rozmaitych towarów bardzo nam przydatnych to jest poważna inwestycja, zwłaszcza dla misiów, małych i średnich przedsiębiorców. To były inwestycje ich życia. I otóż Rzeczpospolita Polska, rozrywana przez wojnę plemion, Zjednoczonej Urze Prawicy i totalnej opozycji. Czego nie rozumiem? No zastanawiam się, jak to wygląda. O co chodzi tutaj? Nie słyszałem o tym i teraz dopiero pierwszy raz. Od kiedy jest tak, jak on mówi? Z których jedni mniej, a drudzy bardziej chętnie dokonali hurtowej wyprzedaży naszej suwerenności na rzecz... Od dawna i dopiero teraz o tym gadają? No nie może być od dawna. Polska przedsiębiorczość pada i my, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, nie tylko z tych okręgów, nie tylko z Podkarpacia, Lubelszczyzny, ale jak Polska długa i szeroka, jesteśmy winni przejawić solidarność z tymi, którzy, uwaga, dzisiaj walczą także... Ale tu nie chodzi o zboże teraz, ja mówię o tych, co transportują o Polakach, a nie o tym zakazie wywożenia z Ukrainy. Ty, porypane rzeczy. Czekaj, ale to jest tak, że jak, że co? Że Polacy, co transportują tymi tirami, nie mogą za granicę tego przewozić nigdzie? Nie rozumiem tego tematu, o co tu chodzi? Bo to nie, on nie gada teraz o zbożu. Bo przecież te zboże to zablokowali, nie? Czy jednak zostało wpuszczone? Czy tam puszczone przez Polskę niby? No przed chwilą mówił, ale to mówił jako przykład, że to też, że w ten sposób niszczyli rolników i teraz dodatkowo o tych tirach, o tych pozwoleniach. Chodzi o limit przewozów dla ukraińskich kierowców? ...do nas, bo dziś rolnicy, przewoźnicy, a jutro przyjdą po was. Jutro nastąpi ciąg dalszy. I dlatego tam na pograniczu, bardzo dziękuję panie marszałku za tolerancję. Ukraina nie musi korzystać z praw, jakie mają polscy przewoźnicy i są w Luitanii. ...tolerancję dla nieznacznego przekroczenia czasu mojego oświadczenia tam na granicy. No ale Polska ich blokowała przecież. To co, nie udało się tego zablokować? Przecież ten temat o tym przewozie z Ukrainy, no to już stary. I mieli zablokować tam przewóz ich. Ukraińskie produkty, jak wjeżdżają do Polski, zamiast wyjeżdżać, są dalej w Polsce, one są tańsze. Ja wiem, ja nie o to mi chodzi. Chyba, że myślałem, że on jeszcze o czymś innym gada, bo o tym, że z Ukrainy są tanie rzeczy i często gówniane. I one mają być niby tylko przez Polskę, ale w Polsce zostają, no to wiem o tym, tylko on tu gada jeszcze o czymś innym. Udało się, ale chodzi o to, co było. Rozstrzygają się większe sprawy. Mam nadzieję, że ta Wysoka Izba, niezależnie od podziałów, które nią targają... Tylko parę zablokowali. Aha, porypane to jest. Opowie się za tym, żeby Polak u siebie na swoim mógł sadzić, wozić,
nie zagrożony nagłą zmianą reguł gry. Bo o te zmiany reguł gry tutaj idzie. A to w Polsce niemożliwe, to co chwilę się gówno zmienia jedno z drugim, przeplatanka pieprzona. Kierowcy, transportowcy, przewoźnicy ukraińscy, tak jak rolnicy, czy magnaci produkcji rolno-spożywczej na Ukrainie nie muszą spełniać tych rozmaitych, skądinąd absurdalnych norm kołchozowych, które narzucone zostały przez was, przez te władze polskiemu rolnikowi. No ale mieli dlatego to zablokować, że to nie spełnia żadnych norm. I co, nie zablokowali tego? To jest szansa, że to gówno do nas niedługo trafi? To takie rozpieprzone jakieś nie nadające się do jedzenia nawet? I my to będziemy jeść, bo nam o tym nie powiedzą? Ale nie, trafiło tak, ale pytam, kiedy trafi tak, żeby ludzie zaczęli to spożywać. Bo to jest szansa, że nawet nam o tym nie powiedzą, że nie, jak to jest, widzowie, za dużo dla mnie. Tutaj coś śmierdzi, bo to jak ktoś, nie popieprzy mnie. Coś tu nie gra, ty. Dupę, ja chyba z ogródek se zrobię na balkonie z jedzeniem. Ja już się boję o życie. Polskiemu przewoźnikowi. Otóż my nie jesteśmy entuzjastami norm eurokołchozowych. To chyba, panie marszałku, oczywiste. Wręcz przeciwnie, radzibyśmy je. Jajka są z Ukrainy. Tak, tak, ale problem jest taki, bo mogłyby se być nawet, tam nawet tańsze o 2 zł te jajka, powiedzmy, ale powinny być podpisane. I to mi wystarczy. Nie powinno być tak, że te jajka będą pieprzane, jakby, wiesz, u firm, co sprzedają te jajka i ty myślisz, że kupujesz te, co zawsze, a to są jakieś z Ukrainy bez żadnych norm. Powinny być podpisane, żebyś ty wiedział. Okej, kupuję taniej, ale jest szansa, że tam może być lipa, rozumiesz? Niech je podpiszą i se sprzedają, nie ma problemu. Tylko żebym o tym wiedział, co ja kupuję. Zakwestionować i ten dyktat znieść, ale póki te reguły gry obowiązują, nie zgodzimy się na to, że... Przy każdym jajku masz podaną klasę? Ale tu nie o klasy chodzi. Dzięki Tobiasz za 2 lata, tylko z jakiego kraju to jest? Jak ogródek jest nielegalny? Ale nie obchodzi mnie nawet cena, to niech se będą tyle samo, co jajka zwykłe w Biedronce. Tylko niech napiszą, z jakiego kraju są. Ty, a poza tym gadali, że wprowadzą coś takiego i nie wprowadzą tego? Że ma być napisane, z jakiego kraju pochodzi ten. Widziałem, że w Szwajcarii tak jest, że wszystko jest tak podpisane. U nas też tak powinni podpisać. Żeby nasi ludzie, nasi rodacy byli upośledzeni i żeby musieli spełniać bardziej wyśrubowane normy niż ci, którzy pod pretekstem... Jak na kodzie kreskowym jest? Gdzie to? Które to cyferki, że jest ten? ...dowolnym są wpuszczani na nasz rynek, tak jak zaorane zostało już częściowo. Dzięki Over Potato za Prime'a. Pierwsze dwie i jak jest Polska, to jest co? Rolnictwo w znacznej mierze, tak za chwilę doczeka się tego transportu. Bądźmy solidarni z tymi, którzy... 590 kodu to jest produkt z Polski. Serio? Nawet o nim wiedziałem nigdy. Spoko. Ale to i tak powinni, wiesz, ułatwić, że przy kodzie kreskowym flaga. W niektórych krajach tak jest i jest dobrze. Co za problem. Dzisiaj protestują na granicy. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Dziękuję. Ty porypany, ta końcówka z tego, bo reszta pieprze nie o tym, że 30 sekund czy tam 3 minuty. Dobra, już tydzień o tym gadają, że mało czasu mają i mało czasu i tak go wykorzystują. Ale końcówka mega creepy, ty, jeżeli to jest prawda. Mega creepy ta końcówka tego, co ten Brown gadał. Ja pierdzielę, popieprzony ten świat. Trzeba z ogródek chyba zasadzić na parapecie normalnie pomidory, ty dynia na balkonie i luj. No tak, wiewiór, rację. Masz ryż z Chin, ale na kodzie będzie 590, bo firmy są w Polsce. Jakoś krzywo to działa, aha. A to powinno być chyba kraj produkcji, a nie kraj, gdzie firma robi, jak to się mówi? Jak to się mówi tego? Że wiesz, ty nawet nie masz towaru, tylko magazyny i selasz ludziom. No to tak wygląda trochę. Sprowadzasz i na półeczkę i luj. To wygląda jeden do jednego. No jak dropshipping.
To jest jakieś popieprzone. Nie wiem. Nie brain. Mieszkam na wsi, mam pole, ale być rolnikiem się ta kwestia nie opyla, że pracujemy na etacie, bo lepsza kasa. Rób ogródek. Księżula oglądałem do żarcia dzisiaj. Niech jajka będą z Afganistanu nawet, tylko niech będą, niech badają jakość. No tak, ale chodzi o to, że w Unii jest narzucona ta jakość i tam są chyba spore kary za jakieś gówno. I im się to nie opłaca, jak będą sprowadzać ci z jakiegoś kraju i wiadomo, że to nikt tego nie będzie badał. Powinno być po prostu z jakiego kraju to jest. I mi to wystarczy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę!